W niedzielę na cieszyńskim lodowisku odbył się turniej mini-hokeja roczników 2009-2010. W turnieju wzięły udział m.in. dzieci ze szkółki hokeja w Cieszynie. Jest 5 drużyn. Drużyna z Sosnowca 1, Sosnowiec 2, Ruda Śląska połączona razem z Katowicami i drużyna z Wrocławia i my jako gospodarze. Mecze odbywają się po 12 minut, jeden mecz, czas nie jest zatrzymywany. Po jednym sędziu jest na lodowisku, jakby na boisku. Zespoły grają po 4 zawodników w polu plus bramkarz. Zmiany są co minutę, ogłaszane syreną. Jak przyznali organizatorzy, w tym spotkaniu nie było wygranych czy przegranych. Przede wszystkim chodziło o dobrą zabawę, a patrząc na małych hokeistów, tak właśnie było. To jest po prostu taka rywalizacja, że nawet nie wyświetlają się wyniki, jakie są w danym meczu. Także zostaje to tylko w protokole sędziowskim. I chodzi o dobrą zabawę. Przede wszystkim chodzi o dobrą zabawę. Hokeistów podczas turnieju wspierali dumni rodzice i wymagający trenerzy. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.